Gdzie chcecie iść? No właśnie. Gdzie idziemy? Tak, biegnę z wami. Już, nieważne. Już, biegniemy. Zobaczcie, co tam jest. Nie było tego wcześniej widać. Wow, ładny widok. Tam jakaś... Ale tam śnieg. Trochę zamarznięte. To co, taktycznie wbiegamy wziąć od... Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Witam serdecznie tutaj razem z moimi kompanami w Planet Crafter. A jeżeli moi kompani, to wiadomo, Sarniak. Cześć Sarniak, teraz inaczej zacząłem. Inaczej zacząłem. No i Ptasiek z kanału Ptasiek Gra. Cześć Ptaśku. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich, witam zarówno i na moim kanale, i na Ptaśka kanale, bo jak wiadomo, seria Planet Crafter jest publikowana równocześnie z perspektywy mojej, z perspektywy Ptaśka, a z perspektywy Sarniaka nie. Słuchajcie, troszkę się pozmieniało, tak, zrobiliśmy małą przerwę w nagraniach i zobaczcie teraz, jaki tu mamy porządeczek, normalnie miotła pozamiatała. Mamy tutaj piknie, widzicie, normalnie szafy, same szafy, żadnych już tutaj tych boksów, żadnych skrzyń. Kurde, jeden mój śmietnik został mały. A, nie chciałem tego mówić. No. No, także i na górze też mamy już, zobaczcie, dwie szafy tutaj dotyczących tylko tutaj już jedzonka. Słuchajcie, jak jedzonko, 85%, także za chwilę nowe zbiory. Także jest nieźle, już tutaj... I jedzonka, i nasionka. Wszystko tutaj ładnie, pięknie. Także tak, jak widzicie, powiększyła nam się tutaj też hacjenda o dwa nowe moduły, gdzie mamy nasz magazyn. A może teraz coś ty, Ptaśku, powiesz? Opowiedziałeś wszystko. Z zewnątrz to wygląda tak, jakby to powiedzieć, idź stąd i nie wracaj, ale to nie jest ważne. Ważne, jak jest w środku. Remoncik zrobiony. Pytanie, co my dzisiaj będziemy robić? Zbliżamy się do błękitnego nieba. W końcu, właśnie. Tego nam chyba brakuje najbardziej. Nic nam dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. 75%, jeszcze 25% i będziemy mieli ładne niebieskie niebo, a przynajmniej tak mówią w prognozach. No, także my tutaj czekamy na ładne niebo i co, w międzyczasie... Jakaś eksploracja, chłopaki? No chyba by trzeba było, bo jak tam nasze zasoby wody, tlenu, chyba mamy, nie? Ja sobie umrę taktycznie, tak jak tutaj kolega Sarniak mówi. Ja też. Bo szkoda na razie brać jedzenia. To na eksplorację weźmiemy. Woda, nie mamy za bardzo kobaltu chyba, co? Czy mamy kobalt? Zobacz, jest tutaj w szafie na rogu. Kurde, które to jest szafa na rogu? Tutaj. A tutaj. Tlen, kobalt. No. Aha, dobra. Wszystkie szafy masz opisane. No to słuchajcie, no ja z tego tlenu, ja chyba wyjmę cały ten tlen, kobalt, co tutaj jest i zrobię z niego tlen, bo chyba nie potrzebujemy na razie kobaltu do niczego innego. No spoko. Zda się, jak będziemy coś budować. No... Wiesz co, może zostaw tam, troszeczkę zostaw, bo wiesz, kobalt jest daleko od nas. No dobra. W sumie nie aż tak daleko. Raz 6 kobaltów zostawię. Tutaj to jest może za dużo. Dwa tleny dorobię. No, wypiję. Dobra, weźcie sobie trochę wody. Ja zaraz umrę. To ja po ile bierzemy? Po dwie czy po trzy butelki? Dalej idziemy gdzieś? Może po trzy, chodźcie gdzieś dalej. Dobra, na razie po dwie, bo widzę, żeby wam też wystarczyło. O, ktoś kopnął w kalendarz, widzę. Ja za chwilkę umrę. A jeszcze ten, woda. Mamy skrzynkę na wodę? Mamy. Woda z kobaltem jest razem. A nie, woda z lodem, tutaj, tu. O, woda stoję. Z lodem? No. Ja tu taktycznie pilnuję, kiedy roślinki wyrosną. Może uda mi się je zebrać, zanim umrę. Właśnie, jak się dzielimy żarciem teraz?
No coś tam każdy niech sobie weźmie. Tak żebyśmy nie ginęli co chwilę. 100% już widzę. Słuchajcie, ja wezmę sobie jedną dynię, bo ona jest dosyć mocna. Ale wezmę tylko jedną sztukę. A resztą weźcie sobie nawet po 3 bakłażany każdy. Dobra. Ja znalazłem jeszcze, słuchajcie, kosmiczne pożywienie. Więc mam tam jakiś też zapas poza tą dynią. Słuchaj. Więc jak weźmiecie 3 bakłażany, to będziecie FIFA Rafa. Ptaśku, to weź sobie też tego grzyba. Ty. Wziąłem grzyba, wziąłem dynię i wziąłem 2 bakłażany. To ja mam 3 bakłażany i grzyba. Dobra, jeszcze idę sobie wziąć wodę. Okej. Okay. Ile wzięliście wody? Ja wziąłem 3 butelki wody. Okej, ja mam najmniej tlenu, bo tylko 2 tleny, przepraszam. Właśnie to tutaj jeszcze, tlenu. Ace. Ktoś tu zostawił jeszcze tlen w tym, na środku, w tej skrzyni. No dobra, okej. Okay. Czyja to skrzynia na środku? Zróbmy jeszcze jakiś tlen. To jest... Jak nie mam tego kobaltu? Czyja to jest skrzynia ta na środku tutaj? Pojęta. A może to była moja? Nieważne. Czekaj, zaraz będzie jeszcze moja. Sobie teraz. Dobra, to ja jeszcze sobie zrobię. Sorry, wziąłem kobalt. Jeszcze 2 kobalty i dorobię sobie 1 tlen. Trudno. Jak coś, to zbierzemy. No to co? Można iść. Gdzie chcecie iść? No właśnie. Gdzie idziemy? Chcemy iść do miejsca, gdzie jest aluminium. To może to, co zobaczyliście tam przy tym, no przy tym meteorycie. Tam jakieś miejsce fajne zobaczyliście. A, tu są jeszcze inne. Patrzcie. No to, dobra, to szybko jeszcze uzupełniam wodę. Aha, nie uzupełnię. Dobra, to biegnę z wami. Już, nieważne. Już, biegniemy. Żelazo fajnie wisi w powietrzu. No, to chyba to po burzy. Mogliby to jeszcze poprawić, kurde, te takie wiszące. Tyle update'ów było, jeszcze tego nie poprawili. Ja na moim pierwszym save'ie, gdzie miałem taką fajną, rozbudowaną bazę, zobaczcie, co tam jest. Nie było tego wcześniej widać. Wow, ładny widok. Tam jakaś... Ale tam śnieg. Trochę zamarznięte. To co, taktycznie wbiegamy wziąć oddech? Oczywiście, że tak. Szanujmy tlen. Gdzieś tam sobie też możemy budkę zbudować. No jeszcze jedna jest koło statku, z tego co pamiętam, nie? Bo idziemy w kierunku wraku teraz. Tam już też byliśmy. Tak daleko nie byliśmy. No jak to nie? A skąd wiesz, gdzie ja cię prowadzę? Bo ten wrak jest splądrowany tutaj. No, to do niego nie wchodzimy. Ale obok niego jest skrzynka na oddech, z tego co pamiętam. Boksik. Dobrze pamiętam? Byśmy tam postawili też budkę. Jest. Możemy tam się przebiec. Skrzynka. Butelka z wodą, aluminium, kobalt. Bierę. Bierz. Także mam zapas wody, jak to coś. No jest, faktycznie. Tam też jakaś skrzynka po kimś leży. No, jest jakaś skrzynka. Idę zobaczyć, co tam zostało. Nasionko i kobalt. Dobra, ja powoli zaczynam zapełniać twój ekwipunek. To weź tutaj zostaw, może w skrzyni. To jest skrzynia. U mnie. Zawsze wiesz. O tak, kobalty, nasionko, aluminium. No. Kurde, tak powiem, tutaj po prawej stronie masz tą szparę, to jak w tą szparę może tam gdzieś z wyjścia jaskinia 2, tak na dobrą sprawę, znacznik. Nie. Tam biegłeś też, czy nie?
Ta szpara prowadzi do tego miejsca, gdzie jest tarka. Tam, gdzie jest ta mgła. Czyli meteoryt, tak? Nie, meteoryt jest jeszcze za tymi skałami. Aha, jeszcze. A tu jeszcze jest kolejny wrak. O. Tu jest jaskinia, gdzie jest iryt. I tędy też byśmy przeszli do tej siarki, ale tutaj na razie jest jeszcze zamrożone. Słuchajcie, to zbierzmy trochę żelaza i może postawmy przy tym statku no, domek. Okej. Okay. Żelazo, krzem i tytan. Ja tak się zastanawiam, czy my biegniemy najbardziej optymalną trasą w to miejsce? W tej chwili tak. Naokoło, ale przejście jest jeszcze zamrożone. Żelazo, no. Żelazo i jeszcze krzem i... Ja mam jedno żelazo, mam tytan. Tytan też mam. I mam krzem. Dobra, buduję. Box. Pyk. To możesz mógł... A, jeszcze żelazo jedno. Kurde. Tu mam. Już dobra, mam. Dobra, w którym miejscu... Się przydają żelaza na zjem sobie. W którym miejscu stawiamy? Gdzieś przy wejściu do tego statku, nie? Czy gdzieś tutaj na szlaku? Jest od tej strony. To może na szlaku gdzieś tu postawić. Tak, żeby było widoczne. To tu gdzieś stawiam, o, tu. Kurde, brakuje mi jednego żelaza, żeby szlapkę postawić. No to już, o, tutaj. Już, masz. Chcesz żelazo, to ci dam. Nie, nie dam. Jeszcze drzwi trzeba zrobić. Tu jest krzem. Krzem. Jest i żelazo, dobra. A i tytan. Tytanu to tu było, tytan gdzieś. A, już jest, dobra. No to... Dobra, i mam jedno żelazo. Ma ktoś jeszcze dwa, żeby tu szafkę postawić? Czekaj, ja na razie postawiam to, bo to ja to muszę mieć. Jeszcze żelazo, no to zaraz ci znajdę. Ja ci nie znajdę. Jedno żelazo nie mam. Znajdziesz. O, mamy podgrzewacz P3. Dobra, mam jeszcze jedno. Mam już. Jak chcesz, to już mamy komplet na szafkę. No to postaw tą szafkę. Czekaj jeszcze. A następne wyprawy to już trzeba być przygotowanym z tymi. Ja tu wsadzę te żelaza. No to co? Do wraku? Czekaj chwilkę jeszcze. No czy idziemy po aluminium? Do wraku. Dobra, to zaraz wpadamy. Czekajcie, już ja sobie szybko jedną butelkę z wodą, bo już sobie uzupełnię, żeby nie tracić swojego głównego ekwipunku i mogę biec. Znalazłem skrzyneczkę i jedno aluminium. Kosmiczne żarcie. O, tam jest następny statek. Na wprost naszego tutaj teraz wejścia. To co? Chłopaki? Już. Ja tu zostawię lód i aluminium. No to co? No to biegniemy. Do statku. No. Jicha! Zbieracie tylko to, co cenne. Może jakieś tkaniny się uda znaleźć. Kto pierwszy? Pożywienie i ryt. I nasiona pastera. Nasiona szanga, pożywienie, szmaty. To nasiona 200%, 200%. Tkanina. Jeszcze chwilę i będziemy mieli buty. O. Pyk. Chipa mam. Dobra, ja już muszę wychodzić, już jestem pełny. Kosmiczny kombinezon też, ale to już... Są jeszcze rzeczy, które można rozmontować. Na przykład podgrzewacze. Kolejna tkanina. Dobra, ja sobie zjem po prostu dwa bakłażany. Pach. Nasionka dyni.
Dobra, tu łatwiej jest o wodę. To jeszcze tak i tak. Dobra, ja wychodzę, wracam się do... O, tu jest jeszcze coś. A to bakłażana jest, nie dużo potrzebujemy. Żarcia. Tego nie rozbieraj na razie. Tu jest... O, jeszcze jest chip. Nie rozkładać tego? To się przyda na potem. Ja bym na razie zlutował te ważne rzeczy, których nie mamy. Na przykład tak jak nasionka dyni znalazłem. One dają więcej żarcia. Dobra, chyba butelkę z tlenem zostawimy i biegniemy dalej. Byli na pewno. O, tu jest kolega Sarniak. Te nasiona pestera są cenne, bo one mają 200%. Weźmiesz je, Adam? Czy... czekaj, które? Bo nie widzę ich. Tutaj w lewej skrzynce, te nasiona. Czekaj, czekaj, muszę do ciebie jakoś dotrzeć. W lewej. Wziąłeś? A, no tak. Mhm. One mają 200%, to tam można wymieniać nasiona w tych... Tak, 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 spokojnie. No ja już też, też te pestera zaniosłem do tego, już do naszej tutaj, tej tymczasowej bazy, nie? Co to daje, jak to rozbierzemy? Chip dekonstrukcja P2. Okej, okay, to tego tych szafek nie rozbierzemy. Już było. Dobra, wezmę tego bakłażana, żeby nie mylić, żeby się nie myliło. Co rozebrałem? No dobra, to teraz by się trzeba było w kuriera zabawić. Bo chyba ten statek już przejrzeliśmy cały. Wiesz co, jak już tak, to żeby się nie pierdzieliło, co mogę, to niszczę, nie? Mówię o skrzynkach. A potem się to pierdzieli. Aha, tu coś jeszcze jest. Dobra. To ja tytan zostawię. To też zostawię. A to jeszcze. Co tutaj? Dobra. A to no nie, bo już jest niebieskie, czy jeszcze nie? Jest. Jest pięknie niebiesko na zewnątrz. Już? Już, czyli mamy już to. Tak. Idziemy jeszcze po aluminium? Ja nie mamy miejsca. Szafka tam jest. Szafka jest w tej no bazie. No ona już jest zawalona cała. To ja zaraz zrobię drugą. No to zaraz zrobimy drugą. Bo ja mam w ciul żelaza. O, ale piękne niebo, zobaczcie. Błękitne. No to już, budujemy szafkę. Proszę bardzo. Sarniak, mówisz i masz. Kurczę, zobacz, znam jak z dziećmi. Proszę uprzejmie. Kurde, ile tu jedzenia. Teraz mamy jedzenia w opór. Tak, ja też przyniosłem trochę jedzenia. Tylko ja sobie jedno zostawię. Ja to nawet w szafce zostawiłem. Może ja dwie sobie wezmę, a resztę zostawię. Okej. Okay. Mam coś? Nie mam lodu, ale to zaraz sobie zrobię buteleczkę. Tyk. A gdzie ty ptasiek jesteś teraz? Zbieram aluminium. A gdzie ty zbierasz? Widzicie takie ciemne skały? Biegnę w waszą stronę, bo mam pełne ekipy. To zaraz tam pobiegnę. A, tam! Dobra. Czekajcie, to jest tu. Złota skrzynka. Chodźcie. Kto ma pusty ekwipunek?
Ja mam prawie puste. A gdzie ty jesteś? No zapraszam tu do mnie. Nie wiem, gdzie jesteś. Jak wyjdziesz z domku, to na lewo. Ja was widzę, jak biegacie. Ta, dobrze biegnę? Dobrze widzę, widzę. Znaczy nie wiem, który z was to biegnie. Chodź, Sarniak, ty tak, jesteś przy domku. Po dłuższym niku, tak mi się wydaje. Tu. Tak, tak, tylko wiesz co, jeszcze Sarniaka wypatruję, żeby on tutaj dobiegł. Jestem przy domku i co, gdzie? W lewo, patrz. Na lewo. Takie szare skały wysokie tam stoją, takie Stonehenge. Na lewo od drzwi. O, tu, zobacz, skacze. A dobra, widzę. No. Jeszcze sobie tutaj przy okazji zajrzę, a tu nie ma nic ciekawego. O, jest i ptasiek. A i tu jest i... Teraz patrz tu pod skałę. Odwróć się. Ożeż ty! Ja se zajrzę, pokażę, widzą też. Ja już też zajrzałem. Bierzcie to wszystko. Dobra, bierz Sarniak. No to bierz. No dobra, to biorę. Ja mam jedno miejsce w ekwipunku. No już. Zrobiliście wszystko. Okej, okay. A Amelinium? Jest tu. Tu, gdzie właśnie te takie ciemne skały. Dobra, tam też jest jeszcze statek. To ja na razie wrócę. Ale się muszę wrócić, chyba że tutaj domek też zbudujemy. Ale ja się może wrócę do tamtego, żeby nie nosić tego z miliona domków. No właśnie. To samo chciałem zaproponować. Ja się też wracam. Zupełnie inaczej się teraz biega po tej planecie, jak coś widać. Zobaczcie na tej skale, jakie wodospady tam są ogniste. Nie to? O. Pyk. Dobra. O kurde, tu już nie ma za dużo miejsca. To czekaj, ale też jest tutaj żelazo. Wybuduję jeszcze jedną szafę. No, za tobą zrób. Niech jest obok. Słucham? Za tobą zrób. Obok tej, tu. Okej, widzę, dobra. Myślałem, że się nie zmieści, ale się zmieści. Okej. Się popieści. No tak. Może być i tu. No dobra. Wody. I biegniemy. Ta skrzynka była już sprawdzana? Nie wiem, nie kojarzę. O Jezu, ile tu dobroci! No. Nie, dobrze. A wy jesteście teraz... To ja się muszę cofnąć. Teraz biegniemy do aluminium. Dobra, cofam się. Warto do dziury zajrzeć. No. Nawet jak miałbyś sobie nosek ubrudzić. Znaczy co? Kurczę. A mnie korci, żeby pójść jeszcze jedno miejsce zobaczyć. To zostawmy sobie na następny odcinek. Tak. A, dwa se zostawię. Nawet jedno mogę zjeść. Okej. Okay. Tam jest przecież wrak, jeszcze jeden chyba. My biegniemy daleko, a tu bliżej coś jest. To chłopaki zostawili chipy. Tak, zostawili. Ja też zostawię, bo szkoda faktycznie slotu. Dobra, kapsuła tlenowa, to się przyda. Ja tam wszystko zostawiam, bo wychodzę z założenia, że gramy wspólnie i wszystko jest nasze. No tak. Co potrzebne. Ale nazbierałem tyle tkanin, że myślę... że w następnym odcinku będziemy się chwalić nowymi butami. Kurde, kolejny wrak znalazłem. Wracam się. Właśnie... tam jest wrak. Poczekaj. Tam jest przodu. Na tej planecie jest naprawdę dużo takich wraków. Adam. No? Zobacz tam na prawo. No to wiem, tam mówiłem już właśnie, że na wprost od drzwi.
Tak, to tamten wrak widziałem. To w ogóle jest fajne miejsce na bazę, co? Mi się to jakoś tak podoba. Dobra. Ja w tym miejscu miałem już bazę. Nie mówię, że nie, to jest fajne miejsce. Ale jest jedno, które mi się jeszcze bardziej podoba. Dobra, to pokażesz. Dobra, trzeba by było chyba zacząć to nosić. To już poza odcinkiem. Tego aluminium nazbierałem. A co jest potrzebne, żeby mieć lepszy plecak? Chyba może być plan, ale co jest potrzebne do budowy, to nie wiem. To jeszcze nie mamy, tak? Nie ma planu na lepsze. Wiem, że chyba mamy dostępny egzoszkielet, a on daje więcej tych slotów tam, gdzie kompasy. Kojarzycie drogę powrotną w razie tego? W razie czego mniej więcej. Ale do... Znaczy do bazy. No, do tej naszej podstawowej. O, tu jeszcze jedno miejsce. Tu jest baza w ogóle zbudowana czyjaś. O. Wiecie co? Zanim zawędrujemy z powrotem, ja wam jeszcze jedną miejscówę pokażę. Tylko... Pani, gdzie ty jesteś? Teraz czy ja stąd wyjdę? Tlen. A, tam jest ukryty statek w skałach, tak? To ja tam na razie nie idę, bo to już w następnym odcinku zrobimy. Ewentualnie. A gdzie byście pobiegli? Ja jestem tam jeszcze za tymi skałami. O, kolejne żarcie. Dobra. Czekajcie. Ja jestem przy budce naszej. Dobra. Zaraz będę. Ja się wracam, żeby już tutaj więcej nie zdradzać. Też się wracam. W sumie to tam nawet byłem. Słuchajcie, to tutaj do tej tymczasowej bazy teraz się wróćmy. Mhm. I na dziś zakończymy, tak mi się wydaje. To nie ma sensu rozpoczynać czegoś nowego, bo to... No tak, ta miejscówka jest fajna. Na zbudowanie dużej bazy. Jest tu w miarę równo. I w miarę blisko do zasobów. Ale tu się trzeba nabiegać. Dobra, jestem. Czekajcie. Tu pełno. Tu prawie pełno. Ludzie, co byście tutaj nazbierali? Zapraszamy, wyrzucić to wszystko? Patrz, ile tu jest kosmicznego pożywienia. No. Czy ja też zrzucam, bo mam już za dużo. Ja tutaj mówię, zostawię sobie dwa na, po prostu na... Chodźcie przed budynek, tak, pomachamy tak, do widzów. Tak, jeszcze tylko szybciutko jeden tlen i już, no. Machanie to jest które? Jedynka, dwójka? Nie pamiętam. Jedynka, no to machamy. No, tylko, że dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek z niebieskim niebem wam się bardzo podobał. Planeta wygląda coraz ładniej. Wpadajcie na kanały Simulation Games League, wpadajcie na kanał Ptasiek Gra, Sarniaka też odwiedzajcie. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa. Pa.